Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że właśnie tutaj w murach Akademii Sztuki Wojennej można porozmawiać o tak poważnych sprawach, bo to, o czym mówił pan minister, to sprawa niezwykle, niezwykle poważna. Tematem dzisiejszego spotkania, dzisiejszych warsztatów jest wizerunek żołnierza Wojska Polskiego. Kiedy zastanawiałem się nad tym, czy te nowoczesne formy komunikacyjne troszeczkę nami nie zawładnęły, troszeczkę nie spowodowały, że to my w sposób reaktywny oddziałujemy na to wszystko, co się dzieje w tej przestrzeni, a między tym, co jest ważne, istotne, wymaga pewnego dystansu, wymaga jakiejś swoistej refleksji, czy ten balans pomiędzy tymi dwoma obszarami jest zachowany poprawnie. Nie mam pojęcia, nie wiem. Dlatego pozwoliłem sobie zaprosić was tutaj wszystkich, żeby na ten temat porozmawiać w sposób bardzo otwarty, w sposób taki, który pozwala nam zderzyć różne punkty widzenia i te, o których mówił pan minister, z bardzo wysokiego poziomu politycznego, tak jak Polacy widzą siły zbrojne, tak jak Ministerstwo Obrony Narodowej o sprawy wizerunkowe zabiega, jakie stosuje środki, metody, jakie ma cele, ale również, żeby zobaczyć, jak to wygląda na samym absolutnie dole. Stąd cieszę się, że są tutaj również z nami żołnierze z jednostek wojskowych, również starsi podoficerowie dowódz, to są ci konsumenci, którzy potem muszą te wszystkie skomplikowane słowa przerobić na język zrozumiały dla żołnierzy i egzekwować standardy, egzekwować dyscyplinę, egzekwować bezpieczeństwo tam, gdzie ono jest potrzebne. Więc myślę, że zarówno miejsce, jak i również ranga, którą tutaj pan minister nadał, nasze skład dzisiejszego spotkania, jak i tematyka są wystarczające, żeby przez dwa dni w sposób bym powiedział taki mocno ekspresyjny, troszkę pozwolę sobie i będę robił wszystko, żeby was troszkę sprowokować do różnego rodzaju dyskusji, żeby na ten temat porozmawiać, żeby więcej odpowiedzi się na ten temat pojawiło. Zanim jednak podejdziemy do problematyki wizerunku jako takowego, cóż jest materią taką bardziej niedefiniowalną, to jest coś, co nam się wydaje, to jest kwestia obszaru percepcyjnego, jak widzimy żołnierza Wojska Polskiego dziś, tak jak widzieliśmy go wczoraj i jak mamy wyobrażenie, że będzie on jutro. Chciałbym, żeby na temat tego, dokąd podążamy i co jest najważniejsze w naszej służbie, dodać jeszcze jeden bardzo ważny element. Slajd. Okay. To jest fundament strategiczny organizacji, który jest dostępny dzięki właśnie wspomnianym przez pana ministra nowoczesnym metodom komunikacyjnym dla wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego. Wszyscy ci, którzy mają dostęp do platformy SharePoint w Milwanie mogą otworzyć zakładkę szef sztabu generalnego i przeczytać, w jaki sposób ja wizualizuję organizację, w którą stronę jako siły zbrojne, jako żołnierze powinniśmy podążać we wszystkich obszarach naszej działalności służbowej. Ostatnio spędziłem kilkanaście dni, przeleciałem ponad 20 tysięcy kilometrów w powietrzu, odwiedzając kontyngenty wojskowe. Staram się bardzo często być blisko żołnierzy i sprawdzać, czy faktycznie otwierają tą zakładkę i czytają. Czytają, wyobraźcie sobie, że czytają. Jest masę dyskusji, masę refleksji. Myślę, że coraz częściej powinniśmy spłaszczać organizację tak, aby nie czekać, jak to było wcześniej, kiedy generał stawiał zadanie i dopiero za 3 miesiące ostatni szeregowy mógł zrozumieć, co tak naprawdę ma wykonać. Dzisiaj technologia pozwala nam komunikować się w czasie rzeczywistym. Tak naprawdę, zwracając się dzisiaj do was, pewnie wszyscy ci, którzy biegają z telefonami, umieszczają te zdjęcia na Twitterze, na Facebooku i w czasie rzeczywistym możemy to komentować. Więc technologia na to pozwala. Pytanie, jak z naszą świadomością użycia tej technologii, jak z naszym pomysłem, jak ją wykorzystać i jak z bezpieczeństwem oczywiście, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Slajd. Jest jedna rzecz, która w naszej działalności jest absolutnie kluczowa. Kiedy kilka lat temu dowodziłem 17. Brygadą, wspaniałym zespołem oficerów, podoficerów i żołnierzy, sprowokowałem oficerów do takiej dyskusji, co tak naprawdę jest najważniejsze w naszej służbie. I odpowiedzi było wiele. Jedni bardziej technicznie mówili, że to sprzęt wojskowy, skuteczność operacyjna, rażenie, koordynacja, szkolenie. Niektórzy bardziej w stronę tego czynnika materialnego, że to nasze uposażenia wojskowe. Ale po kilku tygodniach wielu, wielu dyskusji okazało się, że tak naprawdę to źródłem naszej siły moralnej w działalności codziennej, w szkoleniowej, mówię tutaj o czasie pokoju, ale również tej działalności w czasie kryzysu i wojny, jest morale wojsk. Morale wojsk jest absolutnie fundamentalne i kluczowe. Wszystko, co robimy, musi
dążyć do tego, aby te morale było wysokie. Również wizerunek polskiego żołnierza wpływa na morale polskich żołnierzy. Tak jak jesteśmy postrzegani wewnętrznie, jak sami siebie widzimy, jak widzimy się w poszczególnych korpusach, specjalnościach wojskowych, jednostkach wojskowych, jak widzą nam nasi bliscy, jak widzą nas cywile związani z wojskiem, lub bardziej lub nie. Więc morale jest również takim elementem trudnym do zdefiniowania. Tych wszystkich definicji tutaj pan generał komendant Akademii Sztuki Wojennej mógłby przedstawić pewnie wiele, począwszy od mistrza Klauzewica. Natomiast ja morale żołnierzy postrzegam w takich dwóch bardzo ciekawych obszarach i za chwilę chciałbym je tutaj skonsultować z tymi dżentelmenami, którzy byli dzisiaj wyróżnieni. Morale to jest przede wszystkim techniczna zdolność do wykonania zadania. Po prostu muszę znać się na rzeczy, muszę potrafić obsługiwać sprzęt wojskowy, muszę umieć strzelać celnie, muszę umieć prowadzić wóz bojowy, pilotować myśliwiec naddźwiękowy, obsługiwać komputery. To jest ta techniczna część. Bez tego nie dałoby się tego zrobić. I nie ma wątpliwości, że ci dżentelmeni, którzy tutaj dzisiaj zostali wyróżnieni, a jeżeli chodzi o wizerunek żołnierza Wojska Polskiego, to chyba nie można było lepiej rozpocząć tych warsztatów. Ale druga część to jest taka, czy oni to chcą zrobić. To są zupełnie inne obszary. Czy chcemy poświęcać czas, poświęcać nasz intelekt, cały potencjał, czasem zdrowie, czasem życie, jeżeli taka byłaby potrzeba w tej służbie, w tym zawodzie, w tej profesji, to w połączeniu tych dwóch elementów, czyli tej technicznej umiejętności wykonania zadania, ale również ogromnej chęci, woli, która jest wspierana przez przełożonych, przez kolegów, przez podwładnych, przez naszych znajomych, przyjaciół, kolegów, jest sprawą kluczową. Dlatego jak to się dzieje, że jesteście fachowcami w swojej robocie technicznej, na co tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, ale że wam się chciało wykonać coś, co nie do końca chyba wpisywało się w ten obszar militarnej działalności i nie wynikało z waszej karty opisu stanowiska, dziękuję, to wam zostawiam tych dżentelmenów, zapytajcie ich, to może będzie to fajny input do tej naszej dyskusji. Chciałbym również, o czym mówił dzisiaj pan minister, o tym nowoczesnym podejściu do komunikowania, w efekcie którego otrzymujemy taki, a nie inny, pożądany przez nas wizerunek żołnierza Wojska Polskiego, zachować balans pomiędzy tym, co jest niezwykle polskie i co mamy głęboko w sercach. Coś, co wydarzyło się kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. Więc zachęcam gorąco we wszystkich waszych dyskusjach, kiedy będziecie omawiać różne obszary, aby najpierw sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak ten wizerunek wyglądał wczoraj. Nie cofajmy się może aż tak daleko do Cedyni, nie cofajmy się do Kirchholmu i do Wiednia, do wszystkich tych wspaniałych punktów w historii oręża polskiego. Myślę, że dzisiaj, gdybyśmy tak zapytali się nawzajem, to pierwszą myśl, którą odnaleźlibyśmy, szukając refleksji historycznej, będzie II Rzeczpospolita. Tak się to jakoś wydarzyło. Prawdopodobnie te 123 lata braku państwowości spowodowało, że geniuszem marszałka siły zbrojne, które zostały odtworzone w bardzo krótkim czasie, tak już po 2 latach, pokazały swoją skuteczność strategiczną. Myślę, że ta druga RP jest gdzieś głęboko zakodowana jako ten wzorzec historyczny. Wszyscy pamiętamy legendarnych kawalerzystów, wspaniałym, kulturalnym, bardzo eleganckim obejściu społecznym, ludzi honoru, nienagannie ubranych, nienagannie zachowujących się, odważnych w walce, szarmanckich w stosunku do pań. To wszystko zakodowane jest gdzieś głęboko w naszej społecznej świadomości. Dlatego zadajmy sobie pytanie, co z tego okresu II Rzeczpospolitej, z tej legendarnej polskiej kawalerii, z tych niezwykłych czynów wrześniowych, czy później Monte Cassino, już za kilka dni będziemy obchodzić kolejną rocznicę wspaniałego czynu zbrojnego. Co z tamtej historycznej epoki jesteśmy w stanie implementować dzisiaj? Trudno jest w jednostce wojskowej, kiedy wszyscy przyjeżdżają na swoich motocyklach, w skórzanych kurtkach, przebierają się i nagle z minuty na minutę, tak, są żołnierzami Wojska Polskiego, kiedy mają swoją działalność, realizują różne pasje w cywilu, korzystają z nowoczesnych środków komunikacji. Trudno jest tak jeden do jednego przenieść wszystko to, co niosła za sobą tak pożądana w tej publicznej percepcji
II Rzeczpospolita. Nie wiem, zastanówmy się na ten temat, co możemy stamtąd wyjąć. To jest nam potrzebne, to jest kawał naszej tożsamości narodowej i w chwilach, kiedy Mazurek Dąbrowskiego jest grany, kiedy mamy ciarki na plecach, wiemy, że to jest ciągle ten sam kręgosłup, ten sam rdzeń, to samo źródło. Natomiast jak dzisiaj korzystać z tych wzorców postępowania, które były osadzone w pewnej rzeczywistości społecznej, politycznej, ekonomicznej, gospodarczej, militarnej, co da się dzisiaj implementować, a co pozostanie już tylko taką refleksją historyczną. Także zachęcam Was do tych wszystkich obszarów dyskusji, których widziałem w programie, żebyście odnieśli się do tego, jak utrzymać tą naszą tożsamość, ten kontekst historyczny i jak wykorzystać to dziś. Mamy jednostki kawalerii, takie mają nazwy, natomiast już nie jeżdżą konno, mają zupełnie inny sprzęt, zupełnie inni ludzie, w innych warunkach. Czy to są ciągle ci sami kawalerzyści, czy też nie. Drugi obszar to jest obszar dnia dzisiejszego. Jak się widzimy, jak sami się portretujemy w mediach społecznościowych. Czy to jest dokładnie to samo, czego oczekujemy? Czy można to zrobić lepiej? Czy można czegoś odjąć, czegoś dodać? Tak się ostatnio zastanawiałem, ponieważ w poniedziałek pan minister będzie w Wędrzynie na rocznicy bitwy o Karbalę. I tak zastanawiałem się, czy ta Karbala jest dniem wczorajszym, czy jest dniem dzisiejszym. Na ile w tej Karbali, w tym, co wydarzyło się wczoraj, było bohaterstwa porównywalnego z tym, co było pod Monte Cassino, czy pod Westerplatte, czy bohaterstwo polskich lotników, marynarzy, a na ile było tam tych operacji poniżej progu wojny, misji pokojowych, jakkolwiek tutaj słownik wojskowy by na to opisując to zareagował. Więc zastanawiam się nad tym, czy ta Karbala się wydarzyła wczoraj, i czy ta wydarzyła się dzisiaj. I co z tego możemy wyciągnąć? Czy to jest ciągle ta kontynuacja, czy też nie? Jak wizerunek żołnierza Wojska Polskiego wtedy w City Hallu, niezłomnie broniącego tego obiektu, który był mu dany przez przełożonych do obrony, wpisuje się w ten kontekst historyczny i na ile on jest dziś aktualny i powinien być wykorzystany, powinien być stawiany jako przykład. Ostatni ten obszar to jest obszar dnia jutrzejszego. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali, jak ma wyglądać ta komunikacja, jak te technologie, które są dostępne dzisiaj, wspomagają nas, jakie stawiają przed nami wyzwania w różnych obszarach, bo nie ulega wątpliwości, że tych wyzwań pojawia się coraz więcej. Na ostatnim ćwiczeniu, takim bardzo nietypowym, które realizowało jeden ze związków taktycznych na ścianie wschodniej, oprócz tej działalności, o której mówił dzisiaj pan minister, czyli skutecznej, nowoczesnej, bardzo bliskiej społeczeństwa, mogę tyle powiedzieć, tej części jawnej, bo ćwiczenie zawierało wiele elementów z systemu mobilizacyjnego, systemu dowodzenia, również których ze względu na klauzulę dzisiejszego spotkania omówić nie mogę, ale postanowiłem również zmierzyć to ćwiczenie w obszarze mediów społecznościowych, w obszarze medialnym. Przeciekawe wnioski, w dniu dzisiejszym pan minister po południu będzie wysłuchiwał tych wniosków, przeciekawe wnioski z tego wypłynęły. Czyli, jakby to powiedzieli Amerykanie, how much is too much? Czy każde zdjęcie, które jest umieszczone w internecie, jakkolwiek wspiera wizerunek żołnierza Wojska Polskiego, jakkolwiek wspiera promocję, jest do końca przewidywalne dla wszystkich, którzy to zdjęcie oglądają. Wszystkie parametry geo, które mówią o tym, gdzie to zdjęcie zostało zrobione, z jakiego aparatu zostało zrobione, co robi właściciel, można go sprofilować. Można odczytać bardzo wiele informacji na tym zdjęciu i tych oficjalnych, które widać w tej części optycznej, bym powiedział, ale też również w tej części cyber. I myślę, że dzisiaj zbalansowanie tego użycia środków komunikacji nowoczesnych z tym elementem bezpieczeństwa, ponieważ wojna, tak jak tutaj widzicie w tej mojej trzeciej linii, środowisko przemaszerowała nam trochę w zupełnie inne obszary, takie nie do końca naturalne dla żołnierzy, w obszar cybernetyczny, cyberprzestrzeni. I myślę, że taka dyskusja również, którą będziecie prowadzić, do której Was zachęcam, będzie przynosiła świetne wnioski, które w dniu jutrzejszym bardzo chętnie wysłucham, bo powiem szczerze, naprawdę bardzo wielu odpowiedzi na te pytania po prostu nie znam. Cieszę się, że to spotkanie dzisiaj zostało zorganizowane tutaj w Akademii Sztuki Wojennej. Cieszę się, że pan minister nadał temu swoją obecnością i swoim komentarzem tak wysoką rangę. Cieszę się, że są tutaj ci, którzy zajmują się w tym profesjonalnie ze szczebla centralnego, ale również są tutaj oficerowie prasowi z jednostek. To wy prowadzicie walkę w tym obszarze każdego dnia.
Są tutaj również psychologowie, którzy postarają się nam wyjaśnić, czemu tak naprawdę chcemy tyle w tym necie pokazywać. Co takiego powoduje, że wchodzimy w interakcję, że mamy jakąś naturalną potrzebę komunikacyjną. Bardzo ciekawym byłoby zdefiniowanie lub zmierzenie się z tym aspektem prawnym, tak? Czy tak naprawdę ktoś, kto umieszcza jakieś informacje dające się sprofilować, że jest żołnierzem, a przy okazji łączy to z innymi obszarami nie do końca, że tak powiem, pożądanymi, żeby żołnierz był aktywny w takich czy innych, mówię tutaj o obszarze prawnym, trudno jest to dzisiaj chyba zmierzyć. Będziemy coraz częściej musieli mówić na temat zmiany kulturowej, a niekoniecznie zmiany prawnej, która jakimś tam jednym rozkazem, jedną decyzją, czy w jakiś inny opresyjny sposób będzie to traktować i będzie to egzekwować. Myślę, że dzisiaj coraz częściej będziemy potrzebowali takiej bardzo otwartej, świadomej dyskusji na temat zmiany kultury komunikacyjnej i świadomości tego, co w tym mediach społecznościowych, choć nie tylko, tak, umieszczamy. Więc, no i tak jak tutaj powiedziałem na wstępie, są tutaj podoficerowie, więc chciałbym, żeby również ten oddolna perspektywa, jak to wygląda na samym dole, jak to się dzisiaj obsługuje, to pokolenie iPhone'ów, które bez telefonów komórkowych nie potrafi żyć, a z drugiej strony też ma masę świetnych pomysłów, to nie ulega wątpliwości, że to są ludzie z otwartymi głowami i to oni są autorami tych pomysłów, o których mówi się pan minister, żeby łamać stereotypy, łamać jakieś schematy i po prostu być efektywny. Więc myślę, że jest tutaj cała masa znaków zapytania, które pozwalam sobie zdefiniować i zapraszam was do bardzo otwartej dyskusji. Proszę nie traktować jakiegokolwiek tematu, który by tutaj został zdefiniowany jako jakieś personalne, adresowane do kogoś opinie czy recenzowanie. Chciałbym, żebyśmy w taki bardzo otwarty sposób porozmawiali właśnie, jak dzisiaj to wygląda, co widać w tej części zewnętrznej armii i w jaki sposób jesteśmy z tego zadowoleni, co chcielibyśmy poprawić, co zwiększyć, a czego ująć. I takich wniosków tutaj od was oczekuję, życząc owocnych obrad. Do spotkania jutro w takim razie. Dziękuję serdecznie.